Konstytucja jest córką przeciwieństw, jest córką opozycji, bo z jednej strony każdy z nas chce żyć swobodnie, chce żyć w sposób wolny, chce się realizować, chce, żeby te jego wolności były zabezpieczone, ale z drugiej strony każdy z nas chce żyć w sposób bezpieczny. Każdy z nas jest niepowtarzalną osobą, która dąży do swojej realizacji, szuka własnej drogi szczęścia, ale też każdy z nas jest zwierzęciem politycznym, jak nas nazywał Arystoteles. W związku z tym jesteśmy razem. I tu pojawiają się te przeciwieństwa. Jesteśmy razem i musimy się nieustannie uczyć bycia razem. To, jak ma wyglądać nasza codzienność, nasza wspólnota, o tym mówi Konstytucja. Dlatego to jest bardzo wyjątkowy akt prawny, bo mówi on o tym, jak każdy z nas, indywidualny, niepowtarzalny, ma się odnaleźć, może się odnaleźć w relacji do tych wszystkich innych ludzi, z którymi razem tworzy się wspólnotę polityczną. Wspólnota polityczna, pewna jedność, pewna tożsamość, to przede wszystkim wspólnota wartości. I o tym głównie jest Konstytucja. Konstytucja jest aktem, który wyraża, zabezpiecza, odnawia, odświeża w naszym myśleniu, w naszym postępowaniu fundamentalne dla nas wartości. Dlatego warto zadać pytanie o wartości konstytucyjne. Co więcej, warto jest wyruszyć w poszukiwaniu utraconych wartości, w tym sensie utraconych, że troszeczkę zapomnianych, pokrytych kurzem, może nawet zapleśniałych odrobinę, ale jednak wartości, które pozwalają nam powiedzieć coś więcej o nas samych. W związku z tym w ramach Karol Wojtyła Fellowship razem z uczestnikami tego programu, razem z panem sędzią Jerzym Stępniem ruszamy na poszukiwanie utraconych wartości. Zadajemy pytanie o chrześcijańskie korzenie obowiązującej konstytucji z 1997 roku i próbujemy uchylić, a może nawet otworzyć pewne zamknięte drzwi rozumienia, aby zrozumieć naszą konstytucję, zrozumieć ukryte w niej wartości, a tym samym lepiej zrozumieć samych siebie i naszą wspólnotę polityczną, będziemy poszukiwali kluczy znaczenia. Wydaje się, że te klucze leżą w nauce społecznej Kościoła, a już z całą pewnością w nauczaniu Jana Pawła II, w antropologii Karola Wojtyły. W związku z tym taka nasza wyprawa i taki nasz cel, troszeczkę odświeżyć naszą konstytucję, pleśń z niej zetrzeć, na nowo ją ożywić w rozmowie, w debacie między sobą, ale przede wszystkim lepiej ją zrozumieć, wracając do jej korzeni.